Dzień dobry. Witam serdecznie moich widzów. Jak widzicie, naszą nowość, nad którą pracowaliśmy bardzo sporo czasu. To jest taki panel. Ten panel jest podłączony do klawiatury nożnej, ale on docelowo został przemodyfikowany, bo pomysł się taki wdrożył po pewnym czasie, że on docelowo będzie służył do tonusa, a mianowicie już Wam powiem, o co chodzi. Panel ze standardowym wyjściem MIDI oraz z wyjściem USB, gdzie możemy sobie podłączyć USB po prostu do już bezpośrednio, bez żadnych interfejsów, i możemy sobie podłączyć też zwykłe MIDI out do, na przykład do modułu brzmieniowego lub przez jakąś kartę audio do komputera. I teraz wymyśleliśmy takie cudo, że jesteśmy podłączeni do dwóch systemów oddzielnie. Czyli na przykład tu mamy jeden system, a tu mamy drugi system, gdzie możemy sobie podłączyć na przykład tutaj chałupcerka, a tutaj na przykład drugiego chałupcerka albo grand orga przez jakikolwiek dobrej jakości interfejs MIDI. To zostało tak po prostu zrobione, żeby było system, który operuje, jest niezależny od siebie i może po prostu można się bawić na różne sposoby. Pomysł wynikł właśnie z tego, że jakiś czas temu, jak wspominałem, że długo, nie wiem, czy wspominałem, czy nie wspominałem, długo, praca długo nam zajęła nad tym urządzeniem. Właśnie nasz klient chciał, żeby można była taka możliwość. I udało się osiągnąć cel. Udało się osiągnąć cel, ale my to jeszcze rozbudowaliśmy trochę i docelowo ten panel będzie sobie można, a czy nie wiem, to jeszcze na tym popracuję. Czy to będzie wbudowane? Czy będzie można sobie zamówić? To jeszcze pomyślę nad tym, jak to właśnie rozwiążemy ten problem. Do konsoli Tonusa, bo wtedy, o panie, to wtedy będzie szał. Pomyślcie sobie, podłączamy jeden system, drugi system do instrumentu, mamy dwa. Możemy szaleć wirtualnie. To wtedy już nie ma ograniczeń. Jeszcze planujemy jeszcze bardziej rozbudować ten system panelu, ale to może w przyszłym roku. Na ten rok nam już takich po prostu nowości może wystarczy, bo też pracujemy nad innymi rzeczami, które po prostu od nas chcecie, i bardzo fajnie, że pracujemy, że mamy tą możliwość, żeby Wam robić różne ciekawe sprawy. No, tak to wygląda. Bardzo, bardzo długo mi zajął czas właśnie z wymyśleniem w ogóle i w ogóle z realizacją tego pomysłu, ale udało się. Wczoraj wieczorem właśnie złożyłem
podłączyłem sobie najpierw, zaprogramowałem najpierw pod 1, a potem już pod 2 i w tym momencie są już dwa systemy, które będą mogły współpracować ze sobą. No, jeszcze jedno, chciałem Wam bardzo podziękować za różne pytania, które tam zadajecie odnośnie jeszcze instrumentów analogowych, którymi zajmowałem się, instrumentów cyfrowych, ale ja wśród wszystkich tych elementów najbardziej stawiam na pracę właśnie z muzorem, ponieważ tutaj to jest moja praca, którą wykonuję i nie wracam do przeszłości, ale jeżeli widocznie tak bardzo tego chcecie, to będę jeszcze robił właśnie filmiki, bo mam dużo pytań takich odnośnie instrumentów analogowych i cyfrowych i nawet o instrumenty Tonusa, już te, które pracujemy nad nimi. No więc myślę, że postaram się na różne nagrać Wam różne filmiki na różne tematy. Bardzo dziękuję, że Wam się mój kanał bardzo podoba. No, pracuję nad tym. Jak widzicie, no jest, bo piszecie mi, że mało filmików jest. No mało jest tych filmików, ale no niestety, no praca tyle moja zajmuje czasu, że no nie jestem w stanie nad wszystkim zapanować, bo po prostu chcemy, po prostu różne pomysły są i macie różne pomysły odnośnie produktów i ten, my pracujemy bardziej nad ulepszaniem produktu, ale oczywiście filmiki też są bardzo ważne, bo chcecie widzieć, jak to wygląda super, mnie to też motywuje jakoś, więc będę dalej coś tam działał w tej sprawie. No na razie chciałem Wam się pochwalić właśnie takim właśnie panelem, który właśnie stworzyliśmy i myślę, że on się bardzo, bardzo przyda. Szczególnie, tak jak powiedziałem, on się przyda właśnie do konsoli, właśnie gdzie będzie można sobie podłączyć już naprawdę, zrobić sobie fajne rzeczy na tym. No, tak to wygląda. No, także ja pracuję dalej, bo mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia do kolejnego filmiku. A ja sobie właśnie będę tutaj siedział i testował, czy wszystko jest ok. Bo no, sytuacja jest taka, że jak się robi coś nowego, musi przejść szereg testów. No i możemy po prostu już wprowadzić po prostu do oferty. Oczywiście zapraszam wszystkich na naszą stronę Muzor oraz na nasz sklep. Tam będą, oczywiście ta nowość też się ukaże wkrótce, więc myślę, że będzie się cieszyć po prostu popularnością. No, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć Wam!